Hej, Paweł z tej strony. Kolejny filmik z warsztatu rowerowego, bo dlaczego nie? Czyścimy rower. Przy okazji chciałem wam pokazać w ogóle, co to jest, bo pytało was w cholerę osób, czym jeszcze, co zakupiłem. To jest Cannondale Synapse High Mode z 2016 roku. Z tego co kojarzę, rower typowo do jazdy typowo wytrzymałościowej. Przejdźmy sobie po kolei, co w tym rowerze jest. Jedyna rzecz, którą wymieniłem tak naprawdę z oryginału, to kierownica, bo miałem swoją Physic. To jest kierownica z włókna węglowego, dosyć leciutka. Dla osób, które są dosyć giętkie, że tak powiem, z tego względu, że ten drop tutaj jest dosyć duży, więc kierownica jest, tak jak mówię, dla osób giętkich. Jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, to na pewno nie jest dla niego. Natomiast Physic robi coś takiego, że można sobie wejść na jego stronę i tam sobie dopasować kierownicę pod własne upodobania i wymagania. No ale dobrze, co jest w rowerze? Rower oparty jest na komponentach SRAM RED, czyli przerzutka 11-rzędowa SRAM. Zauważyłem, że ta przerzutka ma ceramiczne łożyska, co jest rzeczą bardzo fajną, bo przynajmniej będzie działać troszeczkę lżej. Korba Cannondale SESL chyba, czy SLSL2. W ogóle zastanawiałem się nad tym, żeby tą korbę od razu zmienić na Ultegrę, ale okazało się, że ma bardzo dobre opinie w internecie i jest bardzo lekka i wytrzymała. Przełożenia 50-34, czyli standardowo dla osób, które nie mają jakiegoś FTP na poziomie 400, z tego względu, że po prostu nie trzeba. 50 tutaj i 11 tutaj to jest pedałowanie przy prędkości mniej więcej 56-60 km/h, więc jeżeli ktoś jeździ szybciej, no to niech sobie kupi większe przełożenie tutaj, czyli 53-38, inaczej nie potrzeba. SRAM przerzutko przednie tak samo. Hamulce mamy tarczowe. To jest także chyba SRAM RED, z tego co kojarzę. Tak, to jest także SRAM RED, ale to są hamulce tarczowe hydrauliczne. I najbardziej denerwująca rzecz, to są głośne. Znaczy, teraz są jakieś dzieci głośne, ale te hamulce czasem niestety słychać. No niestety, taka urada hamulców tarczowych. Hamulce tarczowe z tyłu oczywiście i w ogóle ta rama jest przystosowana tylko do hamulców tarczowych. Właśnie ją zmoczyłem całą, ale nadal jest brudna, zaraz będziemy czyścić. Rama jest przystosowana do hamulców tarczowych z tego względu, że nie ma żadnego mocowania na żadne inne hamulce, ani z tyłu, ani z przodu. Z przodu powinno być to tutaj mocowanie. Poukrywane wszystkie linki, poza oczywiście tym, co się dzieje z przodu. Nie lubię tego strasznie i w ogóle zastanawiałem się, czy mówię o tym okablowaniu. Nie lubię tego strasznie, zastanawiałem się nawet nad kupnem roweru, który miałby to wszystko poukrywane po prostu. Są już rowery, które mają wszystko ukryte w kierownicy, czyli idzie tędy, ale nie wychodzi stąd, tylko idzie sobie przez support i do ramy. Ale ustawienia takiej ramy nie są za fajne, niestety. Dobrze, a dlaczego w ogóle, co jeszcze jest? Koła. Koła z włókna węglowego marki C0. C0 to jest tak naprawdę Cannondale Zero, więc gdzie jesteśmy? Tutaj. To jest wewnętrzna marka Cannondale, ale w tym zasięgu cenowym, czyli to, co ja kupowałem, to była najlepsza opcja. Tu oczywiście kół aerodynamicznych nam nie potrzeba. Nie potrzeba nam niczego jakiegoś kosmicznego. Potrzeba nam po prostu koła, które będą wytrzymałe, lekkie i dosyć szybkie. Nie wiem, mówiąc szczerze, nie sprawdzałem tego jeszcze, jakie tutaj są łożyska. Czy łożyska też są ceramiczne, czy nie. Najnormalniej w świecie tego nie wiem. Natomiast jeździ się na tym bardzo fajnie. Prędkość trzyma dosyć dobrą. Co do tego dokupiłem do tego koszyki na bidony. Co to koszyki z włókna węglowego, kupiłem je tylko dlatego, że akurat dostałem je prawie za darmo chyba, z tego co pamiętam. To ten rower przed siodełkiem marki Fabric. Nie jest to nic kosmicznego i cudownego i
Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem, czy to siodełko jest wygodne, czy nie. Z tego względu, że najdłuższą jazdę, jaką zrobiłem na tym rowerze, to jest na razie chyba jakieś 110. I było ok, no ale zobaczymy. Muszę zrobić taki tydzień, gdy będę miał kilkaset kilometrów, wtedy ocenimy, czy to siodełko jest dobre, czy trzeba to wymieniać. Support jest także z włókna węglowego. Cały rower waży 7,2 kg, więc jest dosyć lekki. Chciałem jeszcze parę rzeczy powiedzieć o tym rowerze, ale powiem to, jak go wyczyszczę, żeby nie było. Dobrze, w sumie mamy. Troszeczkę lepiej to wygląda już teraz. Jeszcze co będę musiał zrobić, to poczekać, aż wyschnie, przetrzeć jeszcze raz na sucho. No i przetrzeć, nasmarować w łańcuch, bo troszeczkę jest brudny, nie ma jakiegoś szału, ale jednak trochę syfu już jest, ale to dopiero jak wyschnie. Dobrze, co chciałem pokazać? W ogóle dlaczego Cannondale? Dlaczego Cannondale Synapse? Dlaczego nie na przykład Trek albo Scott albo cokolwiek innego? I dlaczego rower Endurance, czyli rower enduro wytrzymałościowy, a nie rower do ścigania? Po pierwsze dlatego, że rower do ścigania mam, stoi sobie u mnie na chacie. Więc pomyślałem, że no, nie potrzebuję tak naprawdę drugiego roweru, który byłby bardzo szybki. Z tego względu, że przede wszystkim nie ścigam się na rowerze, nie ścigam się ani w wyścigach Draft Legal, czyli w jakichś tam dystansach olimpijskich, ani też nie ścigam się w zawodach rowerowych typowych, czyli to, co ja potrzebowałem, to rower, który umożliwi mi jazdy długie, 100, 150, 200 km albo i więcej, bez jakichś większych bólów. To nie musi być rower najszybszy, to jest dosyć szybki, trzeba przyznać. Moje wymagania to było to, by mieć hamulce hydrauliczne przede wszystkim, z tego względu, że jest to dosyć fajna rzecz, szczególnie w Nowej Zelandii, gdzie strasznie dużo leje przez zimę, jeżeli chcę trenować. Hamulce hydrauliczne się przydają, bo one działają w deszczu tak samo jak na sucho. Jest z nim dużo mniej problemów, są dużo wygodniejsze. Do tego, no jeżeli są hamulce hydrauliczne, to myślałem sobie, żeby ten rower miał już dobre koła, z tego względu, że nie będę kupował kolejnego zestawu kół tylko pod ten rower, bo mam już koła na zawody ZIP i już mi wystarczy wydatków tego typu. Myślałem jeszcze na tym, żeby mieć DI2, czyli elektroniczne przerzutki, niestety nie udało się, bo nie było takiej opcji cenowej. I oczywiście miał być to rower Endurance, czyli padło na Cannondale. Byłem bardzo bliski kupienia Trek Domare na Ultegrze DI2 bez, ale on był właśnie bez hamulców hydraulicznych, więc sobie odpuściłem. Dobrze, dlaczego hamulce hydrauliczne? Przede wszystkim dlatego, że hamowanie jest dużo przyjemniejsze i wygodniejsze. Można naprawdę zatrzymać się, wciskając na dźwignię hamulca jedną ręką bez żadnego problemu. Ta dźwignia ma także dużo większy zasięg. Bardzo często w tych dźwigniach, w rowerach szosowych mamy tego zasięgu mniej więcej tyle, bo inaczej już zaczyna, inaczej nie będziemy w stanie docisnąć koła w 100%. Hamulce hydrauliczne mają to do siebie także, że w momencie, kiedy zaczynamy hamować mocniej, one coraz mocniej zaczynają oddawać opór, więc w momencie, kiedy nie hamujemy, możemy docisnąć ten hamulec do samego końca. W momencie, kiedy go podpompujemy i zaczniemy hamować, dociśnięcie do samego końca już będzie ciężkie, więc daje dużo więcej energii podczas hamowania. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy nie. Jak wszystkie rowery w Anglii i Nowej Zelandii, to jest przedni hamulec, a nie tylni, żeby była jasność. To trzeba się było chwilę przyzwyczaić, ale teraz jest już to dla mnie zupełnie normalne. Co jeszcze? Rower, koła, tak jak mówiłem, z włókna węglowego. Koła są przystosowane do tego, żeby założyć na nie opony 28, a nie 25. Czyli te opony naprawdę są dosyć duże, jeżeli sobie porównamy do 25. Na poprzednim filmie pokazałem mniej więcej, jak to wygląda różnica w dwóch. Nie wiem, czy tych opon będę używał zawsze. Możliwe, że je zmienię na gator skin, pewnie do pierwszej gumy, a potem się zastanowię. Możliwe, że wpuszczę, tak jak wam już pokazywałem, tutaj jest dosyć duże nacięcie już po dosyć krótkim użytkowaniu tego roweru, niestety. Możliwe, że wpuszczę do tych opon troszeczkę silikonu i zobaczymy, jak to będzie działać. Nie znam się na tych tubelessach za dobrze, ale no zobaczymy. Co jeszcze? Aha, no i przede wszystkim rower Endurance to jest troszeczkę inna rama. Jeżeli sobie patrzymy na ten rower,
przeważnie w rowerach szosowych sztyca jest w poziomie i jest dosyć sztywna. Rower Endurance, jeżeli byśmy sobie go ustawili tak jak trzeba, on jest pod kątem troszeczkę, rower Endurance będzie miał tę sztycę wyżej. Jak sobie zobaczymy, ile tutaj jest miejsca na to, żeby była skala, ile jest miejsca na przyłudno support na stery, i to jest jeszcze nie najwyżej, jak to jest możliwe, z tego względu, że im wyżej jest kierownica, tym bardziej my będziemy mniej pochyleni, a bardziej wyprostowani. Z tego, dzięki temu nasz kręgosłup, próbuję rysować w powietrzu, nasz kręgosłup będzie miał mniej więcej tak zamiast tak, dzięki czemu tutaj będzie troszeczkę więcej miejsca na oddychanie, dzięki czemu kręgosłup będzie troszeczkę mniej obciążony, więc będzie można jeździć dłużej. Dodatkowo, co tutaj jest, to dosyć fajny patent na sztywność albo brak sztywności ramy. Ta rama tutaj jest troszeczkę pusta, dzięki czemu no się dosyć mocno wygina. Nie mam tego jak pokazać, z tego względu, że muszę jedną ręką trzymać telefon, żeby to nagrać, ale może kiedyś podczas jazdy pokażę. Ta rama troszeczkę pracuje jednak podczas jazdy, natomiast jest to najwygodniejszy rower, na jakim jeździłem do tej pory, naprawdę. A drogi w Nowej Zelandii są niestety dosyć, mają dosyć gruby asfalt, dosyć ciężki asfalt. Mniej więcej to wygląda tak jak to. Serio, po czymś takim się jeździ w Nowej Zelandii dosyć często. No niestety takie coś montują, nie wiem z czego to jest, czym to jest spowodowane. Więc wygoda na tym rowerze jest dosyć ważna. Chyba tyle. No co mogę jeszcze powiedzieć? Założyłem do tego swój miernik mocy, czyli Garmin Vector. Nie mam zamiaru inwestować w ten rower zupełnie nic. Dla zainteresowanych rower kosztował $6,000 nowozelandzkich. To jest mniej więcej 15,000 zł. Jakoś tak. Jakby odliczyć podatki, nie wiem ile by kosztował w Polsce, ale tak plus minus na przeliczeniu. Co według mnie jest dosyć dobrym dealem, z tego względu, że mamy najwyższą grupę sprzętową SRAM Red. Wyżej się już po prostu nie da. Jeśli chodzi o SRAM, można oczywiście zrobić DI2, ewentualnie SRAM Etap, czyli elektroniczne. SRAM w ogóle jest niepopularny w Polsce i za każdym razem jak się mówi SRAM, no to słyszymy SRAM, ale pomijmy to. Jest to dosyć dobra, dosyć popularna firma poza Polską. Jeden bajer, który wam pokażę, to są hamulce hydrauliczne, więc ten tłok hydrauliczny jest tutaj. Są fajnie zrobione, z tego względu, że normalnie jak mamy przerzutki z hamulcami, przerzutki zintegrowane, manetki przerzutki, polski język trudny, cholera, manetki zintegrowane z dźwignią hamulca, to ta dźwignia cała chodzi i wciskając całą dźwignię, wrzucamy niższy bieg, wciskając tylko ten mały dzyngiel wrzucamy wyższy bieg. To jest troszeczkę inaczej i chwilę mi zajęło przyzwyczajenie się, ale już do tego doszedłem. W momencie, kiedy wciśniemy tą dźwignię kawałek i puścimy, ona wtedy zrzuca na niższy bieg, a jeżeli wciśniemy kawałek i wciśniemy kawałek dalej, to zrzuca na wyższy bieg. Taki bajer, więc to jest niżej, a to jest wyżej. Widać to. Za bardzo nigdy nie pedałuje. I oczywiście ma możliwość ciśnięcia kilku biegów na raz. Chyba trzy na raz. Podobnie jest z dźwignią z przodu, czyli wrzucenie wyżej, zejście niżej. A to jest tak naprawdę taka różnica między tym, a co Shimano oferuje. Tyle. Nadawał dla was Paweł, a to jest mój rower. Zima idzie, w Nowej Zelandii jest zimno. Dzisiaj rano przejechaliśmy troszeczkę, było 6 stopni rano. A! Nie pokazałem wam najfajniejszej rzeczy z tego roweru. Sorry, zapomniałem. Bo rower to w ogóle mnie rozbiło. Rower ma dwie rzeczy. Po pierwsze ma zintegrowany support do... nie support, tylko mechanizm na Garmina, więc tutaj można zamontować Garmina tutaj. Tak. A druga rzecz, co w ogóle mnie rozbawiło, to ma zintegrowane światełko. Co czasem się przyda, w momencie kiedy jeździmy gdzieś tam po wieczorach. Nie jest to jakieś mocne światło, ale zawsze pomoże w czymś tam, troszeczkę.
taka rzecz. Oczywiście można by to było wymontować, jeżeli potrzebowałbym zniżyć super jeszcze troszeczkę niżej, ale jak na razie dla mnie jest ok. Dobrze, tak jak mówiłem, u mnie jest, idzie zima, jest coraz chłodniej, ale postanowiłem sobie, że będę dłużej jeździł na rowerze i jeżdżę dużo na rowerze. W tym tygodniu było jakieś niecałe 300 km, to nie jest jakiś kosmos, ale pniemy się powoli ku górze, też przy okazji trochę biegam, więc sam rower to nie wszystko. Dobra. Ja się żegnam. Idę nagrywać podcast, żeby była jasność, bo już jest troszeczkę przedawniony. Podcast będzie w języku angielskim, tak dla odmiany. Ja idę to, a wam życzę miłego dnia i pamiętajcie, zróbcie dzisiaj coś, co sprawi, że będziecie lepsi niż wczoraj. Hej!